Panie Skarbniku, jedna z plansz, których jest obecnie dużo, zarówno w samej gminie Biała Podlaska, jak i w gminach ościennych ruszyły, ruszyło wsparcie rządowe. Gdyby krótka historia, czego dotyczy ten projekt, o czym informuje ta plansza i jak wygląda realizacja tego projektu na terenie gminy Biała Podlaska? Gmina Biała Podlaska realizuje bardzo dużo projektów inwestycyjnych. Również otrzymała dofinansowanie z programu Polska Cyfrowa to jest program unijny i rozpocznie realizację, w zasadzie już rozpoczęła realizację programu Cyfrowa Gmina. W ramach tego programu wchodzi szereg zadań, które usprawni funkcjonowanie całej administracji, jaką obejmuje Gmina Biała Podlaska. Dość istotnym elementem tego projektu jest zadanie, które chcemy wdrożyć, polegające na Rozszerzeniu naszego systemu informatycznego o modu e-podatki. Cóż to jest, jest to platforma do komunikacji z mieszkańcami, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł samodzielnie zobaczyć stan swoich zobowiązań, które jego dotyczą, będzie mógł sam dokonać poprzez internet zapłaty tych zobowiązań, co myślę, że będzie dużym ułatwieniem, gdyż nie będzie musiał ani przychodzić, ani dzwonić, do urzędu, żeby sprawdzić i dokonać opłaty w urzędzie. Dokonywać będzie tego w formie bezgotówkowej. Drugim elementem tego projektu, bardzo dość istotnym i znacznym w obecnej sytuacji dzisiejszej, jest cyberbezpieczeństwo. 30% z tych środków będzie przeznaczone na różnego rodzaju systemy, platformy i zabezpieczenia dotyczące systemów funkcjonujących na terenie gminy Biała Podlaska. I kolejnym trzecim zadaniem, kolejnym trzecim zadaniem jest system informatyczny Wulkan. Jest to system, który obsługuje kompleksowo całą oświatę. Jak państwo wiecie mamy mnóstwo szkół, przedszkoli, żłobek i Urząd Gminy prowadzi wspólną obsługę tych wszystkich jednostek. Chcemy wymienić system na specjalistyczny system Wulkan, który będzie integrował wszystkie sprawy związane z oświatą. I płace, i kadry, i całe sprawy osobowe. Projekt Cyfrowa Gmina, tutaj widzę na tej planszy, 436 tysięcy, ponad 436 tysięcy złotych. Czy to są fundusze, które wpłyną do gminy, czy to są fundusze łączne również z tym, co gmina Biała Podlaska musi dorzucić ze swojego budżetu? 436 260 zł jest to cały grant, jaki otrzyma gmina Biała Podlaska. Przy realizacji tego projektu nie ma udziału własnego. Wszystko otrzymaliśmy z projektu Polska cyfrowa. Jeszcze nie wspomniałem o czwartym zadaniu, które będzie realizowane w tym projekcie, to zakup nowego sprzętu komputerowego komputerów, laptopów, no, które niezbędne są w, czasy do, w czasie, w obecnym czasie do pracy, nawet i zdalnej.